Cześć, witajcie w trzecim odcinku dotyczącym tworzeniu menu. W poprzednim odcinku stworzyliśmy sobie takie menu, które miało podmenu. Jeden z ich z opcji to była checkbox, jcheckbox menu item. Zrobimy sobie teraz coś takiego, że zaznaczenie checkboxa spowoduje, że to menu będzie aktywne, a odznaczenie, czyli tak jak jest teraz, że nie będzie aktywne. No dobra, jak coś takiego zaimplementować? Nasz jcheckbox nazywa się cecha opcja 2. Ok, czyli jeżeli musimy sprawdzić, czy źródłem zdarzenia jest właśnie ten checkbox. Jeżeli istotnie jest źródłem zdarzenia, to zróbmy sobie coś takiego. Ja to wezmę w nawiasy klamrowe, żeby mieć tutaj całkowitą pewność, co się dzieje. Teraz musimy tutaj mieścić drugi warunek. Jeżeli nasz checkbox is selected, czyli jest wybrany, prawda, to chcemy, żeby nasza opcja, czyli mnaż 1, była wybrana. Set enabled true. A jeżeli checkbox nie jest selected, czyli if else if, sobie to skopiuję, checkbox is selected, prawda, nie jest selected, to wtedy skopiuję sobie to, tutaj będzie false, czyli to menu ma być nieaktywne. Pozostaje jeszcze dodanie action listenera do tego jcheckbox menu, czyli dodajemy add action listener this i testujemy, jak to działa. Wybieram opcję i menu jest aktywne. Odznaczam znowu opcję i menu jest nieaktywne. Zaznaczam, znowu jest aktywne. Czyli widzimy, że to rzeczywiście działa w zależności od tego, czy menu jest wybrane, czy nie, to mamy aktywną, czy ten checkbox jest wybrany, czy nie, to ta pozycja menu jest aktywna lub nie. W ten sposób można sterować aktywacją bądź dezaktywacją pewnych menu. Dodamy sobie jeszcze pewną tutaj funkcjonalność do tego menu pomoc w programie. Więc po pierwsze dodajmy sobie action listenera, czyli tu mamy tak m o programie add action listener. Teraz jeżeli źródłem sygnału jest menu item o programie, to ja teraz pokażę wam kolejną klasę okien dialogowych JOptionPane, z tym, że teraz tylko zrobimy taki wstęp, a więcej o tej klasie powiem na kolejnej lekcji. Czyli mamy klasę JOptionPane i wywołamy metodę showMessageDialog. Parent component podajemy this, a tutaj podajemy message. I message niech będzie taki. To jest o programie, czyli możemy napisać program demonstruje użycie menu. Albo przepraszam, tylko przystanie jmenubar i jmenu. Teraz, jeżeli chcemy przejść do następnej linii, to piszemy backslash n. I na przykład możemy sobie napisać wersja 1.0. JOptionPane już nam się zaimportował, bo czasami w
Eclipse potrafi wręcz sama zaimportować jakąś klasę, czyli mamy tutaj Java Swing JOptionPane. To jest klasa, która zawiera cały szereg okien dialogowych. Ja o tym będę mówił, tak jak powiedziałem, na kolejnej lekcji. Natomiast tu pokażemy tylko, tu wywołamy tylko metodę showMessageDialog, czyli pokazanie takiego okna dialogowego z informacją. Dwa argumenty. This to jest po prostu parent compound, czyli ten, który wywołuje to okno, czyli ta nasza ramka, a tu jest informacja, która ma być wyświetlona. Zobaczmy, jak to w tej chwili zadziała. Więc wybranie tego menu pomoc powoduje wyświetlenie takiego małego okna dialogowego. Jak widać, rzeczywiście tekst wyświetlony jest w dwóch liniach. Tam, gdzie był ten backslash n, to następuje przejście do nowej linii. A jeszcze oczywiście można by tutaj znacznie to rozbudować i poprawić, ale tym się w dzisiejszym odcinku nie będziemy zajmować, bo tylko chciałem Wam pokazać taki wstęp w zasadzie do tego JOptionPane. Także w tej chwili te nasze menu mają już całkiem sporą funkcjonalność. Wiemy, jak dodawać menu, jak dodawać mnemoniki, akceleratory, czyli klawisze skrótów, jak wywoływać zdarzenia w odpowiedzi na wybranie poszczególnych menu. Także w tej chwili już możemy sobie całkiem rozbudowane menu tworzyć. A w kolejnym odcinku zajmiemy się tym właśnie, tą klasą JOptionPane i tym, jakie okna dialogowe możemy sobie za pomocą klasy wyświetlać. Także to wszystko w tym odcinku. Zakończyliśmy cykl trzech odcinków poświęconych menu w Javie. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do subskrypcji kursu i do usłyszenia i zobaczenia. Cześć.